Wspieranie młodych ludzi w zakupie ich pierwszego mieszkania to główny cel rządowego programu MdM. Dofinansowanie dotyczy zakupu mieszkania na rynku pierwotnym, jak i wtórnym. MdM to program dopłat rządowych do kredytu, a kredytów mieszkaniowych oczywiście. Osoby młode, które planują zakup, a nie mają wkładu, a dzisiaj banki wymagają tego wkładu przy zakupie, przynajmniej 10%, to od rządu dostają taką dotację w postaci dopłaty do pierwszych 50 metrów. Z pomocy rządowej w postaci 15% dofinansowania wkładu własnego mogą skorzystać małżeństwa lub osoby samotnie wychowujące przynajmniej jedno dziecko. Single i małżeństwa bezdzietne mogą liczyć na 10% dofinansowania. Warunkiem takim, powiedzmy, najważniejszym jest to, że kredytobiorca nie może mieć więcej niż 35 lat. To jest, powiedzmy, pierwsza najważniejsza rzecz. Drugą ważną rzeczą jest to, że kredytobiorca, przynajmniej jeden, w przypadku na przykład małżeństw, przynajmniej jeden kredytobiorca nie może być właścicielem lokalu mieszkalnego. Jak zaznaczają eksperci, program cieszy się wielkim zainteresowaniem młodych Polaków, przez co pobudził gospodarkę i rynek nieruchomości. Co do zasady MdM, myślę, że on pobudził rynek, bo były wprowadzone pewne limity i dużo deweloperów typowo nastawiało się po ten program. Nikt nie zakładał, że ta pula środków tak szybko się zstąpi, a więc no i to był ten problem, który akurat dotyczy całego sektora. Wnioski kredytowe w ramach MdM można składać do 30 września 2018 roku. Zaciągnięty w banku kredyt na zakup mieszkania musi być udzielony w polskiej walucie na co najmniej 15 lat i stanowić 50% ceny mieszkania. Arkadiusz Skarbowski, Echo 24.